Ponieważ dzisiaj się nigdzie nie wspinam, więc pojechałem do Braszowa obejrzeć to ładne małe miasteczko, a właściwie nawet całkiem spore miasteczko z pięknym rynkiem, do którego zaraz dojdziemy. A tutaj jest siedziba chyba sądu albo czegoś prefektury. Prefektura Judecului, tak, czyli prefektury takiej wojewódzkiej, nazwijmy to. Wojewódzka prokuratura, może prefektura, nie wiem jak to się nazywa. W każdym razie budynek bardzo ładny, mam nadzieję, że to widzicie. Zniesiony w roku 1902 w takim pięknym stylu. No i my idziemy dalej. Tutaj mamy też budyneczki piękne od razu już. To jeszcze nie jest centrum, to nie jeszcze nie jest ryneczek, ale zaraz do niego dojdziemy dzięki GPS-owi. Do ryneczku jedzie taka ładna ulica, też z zabytkowymi domami. Oczywiście w oddali, na horyzoncie też widać góry, no bo Rumunia to mniej więcej 70% góry. Także nic dziwnego, tylko nad morzem i w dolinach między górami jest płasko, a tak to wszędzie są wzniesienia od kilkudziesięciu do kilku tysięcy metrów. No więc pójdziemy sobie tą uliczką, zobaczymy teraz, dokąd ona nas zaprowadzi. No i dotarliśmy do rynku, ryneczku, starego rynku w Braszowie. Zaraz wam pokażę, jak on wygląda. Bardzo ładny mały ryneczek, jak to w takich małych miasteczkach, z tym, że Braszow jest miastem, które istniało już kilka stuleci temu, nie siusiamy tu fajtuś przy restauracji. W związku z tym te wszystkie domy są no dość stare, a tam jeszcze mamy na wzgórzu coś, co można zwiedzić, ale nie wiem, czy tam pójdziemy. I tutaj jakiś kościół. Teraz wam pokażę, jak to wygląda, ten ryneczek. No zobaczcie, tak wygląda rynek. To nie jest rynek, to jest fajter. Ale rynek jest bardzo ładny. Chodź fajtuś, bo ja nie mogę tak ci pokazywać rynku. O, zobaczcie, tu jakiś kościół. Ciekawe, co to za kościół, może tam będzie można wejść później. Tutaj na wzgórzu też coś jest. Pewnie trzeba zapłacić. Nie mam pojęcia, co to jest, jakiś zamek. Tutaj pewnie ratusz. No i tak to wygląda. I to jest ta ulica, którą przyszliśmy. Tutaj nowoczesna fontanna. Także ładnie to wygląda wszystko. Nie wiem, czy tam można wchodzić do środka, zwłaszcza, że mam psa. Pewnie nie. Zobaczę w ogóle, co tam jest w środku. Ale zanim wejdziemy do środka, ewentualnie, to jeszcze tutaj jakieś takie mozaiki są. Tu i nieco niżej, czyli nad wejściem. To będzie dobrze widać. O. Tak, też jest jakaś mozaika. To był prawdziwy kościół ortodoksyjny ze śpiewami, modłami. Nie chciałem przeszkadzać. Po pierwsze, nie chciałem tam być intruzem ze swoją kamerą i aparatem, więc nic nie nakręciłem. Po drugie, oczywiście fajter tutaj cały czas szczekał i też przeszkadzał, bo nie mogłem rzecz jasna wejść z nim do środka, więc przywiązałem go na zewnątrz. Oczywiście szczekał. No ale już jest zadowolony. Teraz pójdziemy w stronę tej katedry. Nie będę oczywiście zwiedzał tu wszystkich muzeów, świątyń i tak dalej, bo nie mam na to czasu. Nie po to tu zresztą przyjechałem. Chciałem wam tylko pokazać, jak wygląda Braszów. Dzisiaj jeszcze pojedziemy do świątyni Jalomica i do jaskini. Więc czasu dużo nie ma. A jeszcze chciałbym lody sobie kupić, a jeszcze fajtusiowi trzeba jakąś wodę kupić, więc czasu tym bardziej nie ma.
Dzisiaj pogoda jest piękna. Na niebie ani jednej chmurki, choć tam już zaczynają się pojawiać. Cóż, okazują się dwie rzeczy. Po pierwsze, że ten kościół, ten duży, ta katedra, którą widzieliśmy, to jest kościół ewangelicki. A po drugie, że jest zamknięty dzisiaj, niestety, akurat, jak na złość, będzie otwarty od godziny 12, a jest godzina 11.20. Nie będę czekał 40 minut, bo tak jak mówię, jeszcze do jaskini Jalomica chcę pojechać. Trudno, tak się czasami zdarza.